Kanał sportowy, czas na kolejny odcinek przesłuchania. Ja nazywam się nieporucznik Borewicz, tylko Mateusz Borek i to nie jest 007 z tylko kanał sportowy, a dzisiaj gościem przesłuchania. Dyrektor sportu telewizji Polskiej Jakub Kwiatkowski. Witam. Dzień dobry, witam. Czy ta pozycja, czy to stanowisko? to byłoby dla ciebie pół roku temu science fiction? Myślę, że nawet nie trzeba się tak <graf�auty> cofać mocno w czasie i myślę, że jeszcze dwa miesiące temu, dzisiaj mamy chyba 7 lutego, to jeszcze dwa miesiące temu byłoby science fiction. Oczywiście on. można dyskutować o, o, o pzpn o tym jak ja się tam czułem. Ale, ale, jakby tak po losowaniu w Hamburgu, nie, nie, nie przypuszczałem, że dosłownie. Siedzieliśmy zresztą razem w hotelu wtedy, po losowaniu rozmawialiśmy w takim szerszym gronie i chyba nikt się nie spodziewał wtedy, łącznie z tobą, że dwa dni później ja już nie będę pracownikiem PZPN-u. Więc, więc na pewno nie myślałem w takich kategoriach, że to stanowisko mógłbym piasować. Twoja żona ma wielki talent, nie tylko aktorski, ale ma też wielki talent, żeby nurkować bardzo głęboko, na ponad 50 metrów. 70 nawet. 70. No, trzeba powiedzieć, że ty błyskawicznie, bardzo głęboko zanurkowałeś w ten świat mediów, telewizji polskiej, bo my się jeszcze znamy sprzed kilkunastu lat, kiedy byłeś pracownikiem Eurosportu. Natomiast wydaje mi się, teraz jednak nieporównywalna pozycja, prestiż, jakby też taka ekspozycja dla tego świata zewnętrznego. No, za chwilę będziesz na językach. Oczywiście, że tak. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Też nawiązałeś do Eurosportu, więc te, to nie jest tak ja w świadomości. Przede wszystkim kibiców funkcjonuję jako człowiek, który był w pzpn przy reprezentacji tyle lat, ale zanim ja w ogóle do piłki trafiłem, to pracowałem faktycznie w Eurosporcie. Czyli chcesz powiedzieć, że nie jesteś człowiekiem, którego przeniesiono do mediów w teczce? Tak. <laughs> nie do końca właśnie, bo raz, że ja skończyłem dziennikarstwo na Uni Uniwersytecie Warszawskim, trochę pracowałem jako dziennikarz sportowy, ale dość, dosyć szybko E, Przeszedłem na to drugą stronę rzeki komunikacji i, i w Eurosporcie byłem PR menedżerem, ale sam wiesz jak ta firma wtedy w tamtych czasach wyglądała. To była mała firemka, e, dużo komentatorów, parę osób zarządzających i to, że ja byłem PR menedżerem, to moja praca nie, nie ograniczała się do tych działań komunikacyjnych, ale my bardzo często Raz w miesiącu praktycznie lataliśmy do Paryża na spotkania i tam prowadziliśmy różnego rodzaju dyskusje, też opiniowaliśmy zakupy praw, analizowaliśmy te wyniki oglądalności, więc jakby to jest dla mnie troszeczkę powrót do jakichś takich korzeni, ale oczywiście skala jest w ogóle nieporównywalna. Jednak to jest telewizja polska, olbrzymia telewizja i jakby, no wiadomo, zachowując proporcje, no to to, to, to zupełnie jest inny poziom niż Eurosport, co też ciekawe, ja pamiętam jak... Kanał TVP Sport był uruchamiany to był 2006 rok. Wtedy ja byłem w Eurosporcie i tak patrzyliśmy z lekkim niepokojem, że pojawi się zaraz olbrzymia konkurencja w postaci Eurosportu, w postaci TVP Sportu. Ale tak trochę przez te pierwsze lata tak patrzyliśmy trochę z góry, że jednak my jesteśmy mocniejsi, mamy lepszą ofertę programową. No ale dzisiaj już widzimy TVP Sport, gdzie jest i jaką ma Jaką ma pozycję na rynku telewizji sportowych w Polsce? Wspomniałem porocznika Borewicza, tak jakby w nawiązaniu do tego słynnego polskiego serialu, który oglądaliśmy, mógłbym dołożyć też słynny program 997 prowadzony przez Michała Fajbusiewicza. Zmierzam do rekonstrukcji zbrodni. Jak wygląda ta rekonstrukcja zbrodni, jeśli chodzi o no po prostu dostanie. Tej pracy. Szkata się, zobacz, jak sobie do mnie bo coś Nie znam numeru. Premier. Nie, nie znam numeru. To jutro jakiś polityk koalicji ma się znaleźć w studiu sportowym? Może. E, nie, chyba nie, nie było takich planów. Aczkolwiek jestem umówiony z, też z moim byłym kolegą z pracy, który też w podobnym czasie odszedł z PZPN jak ja i teraz pracuje w Ministerstwie Sportu, więc. Więc też jesteśmy umówieni na, na kawę. Wracamy do rekonstrukcji zbrodni. Kiedy otrzymujesz pierwszy sygnał, kto dzwoni, kto opiniuje i jak krok po kroku wygląda ten angaż w TvP Sport. To się wszystko bardzo szybko potoczyło. E... Pamiętam dzień, w którym podziękowano mi za pracę. Podziękowano w dużym cudzysłowie oczywiście bo... <laughs> w którym zostałem poinformowany o może lepiej tak. E... Że już nie będę pracował w PZP, nie? To był wtorek, 5 grudnia. A takie formalne wypowiedzenie otrzymałeś yy, tak na bezpośrednio na kartce, czy dostałeś je pocztą, czy mailem? Pocztą. 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 Ja y, w momencie, kiedy mi to komunikowano, to ten list już sobie. Aha, czyli generalnie codziennie <laughs> jesteś w pracy, a dostajesz wypowiedzenie pocztą. Tak. Yy, I w momencie, w którym mnie przekazano tę informację, to ten list już wędrował do mnie, więc jakby to też. Co więcej, ja dostałem dwa wypowiedzenia, bo jedno dostałem Pocztą Polską, a drugie Impostem. Okay. Partner związku. Być może jedno było na rzecznika, drugie na team managera, Kto tam był podpisany? Michał Probierz też był w gronie nie, nie, podpisów? Nie, Łukasz A Prezesa nie było podpisu. Nie, nie, nie. Eee... Ale co, uważasz, że za małe nazwisko, czy prezes tak ci lubił, że nie chciał się pod tym podpisać? Prezes mówi że nie wiedział pewnie. <laughs> no dobra, wracamy najpierw do angażu, a. potem sobie wrócimy do, eee... do Polskiego Związku Piłki Nożnej. I to był wtorek. E, oczywiście dla mnie to było, tak jak powiedziałem na początku, olbrzymie zaskoczenie i... E, pomyślałeś, że ktoś cię wkręca? Nie, 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 ja coś dzień wcześniej zacząłem troszeczkę podejrzewać, znaczy mnie to podejrzewa, że ktoś mnie chce jakby no usunąć z pracy, a może takiego słowa e, użyję, bo, bo czułem jakiś taki dystans od Michała Probierza wcześniej w moim kierunku. I, I czułem, że coś, 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 coś się dzieje, coś nie gra. Tak? I jak na Zajusz mnie poprosił na rozmowę, to, to wiedziałem, po co tam idę. Czy znaczy, kto cię poprosił do Michał. Bo to Michał mi powiedział, że on ma inny pomysł na funkcjonowanie sztabu. Oczywiście ma pełne prawo do tego. Powiedział, że odsuwa mnie od reprezentacji, a żebym się po resztę zgłosił do prezesa. Co znaczy po resztę, bo ja rozumiem, że pełniłeś jednak dwie funkcje w polskim związku piłki nożnej, to znaczy menadżera reprezentacji tak. i jednocześnie rzecznika tak, polskiego tak. związku piłki nożnej. Tak. To uważasz, że to jest normalny stan rzeczy, że no, trener tak naprawdę w rozmowie zwalnia menadżera reprezentacji i rzecznika jednocześnie? No oczywiście, że nie według statutu pzpn oświadczenia woli, że tak powiem, czy umowy kontrakty powinny podpisywać dwie osoby? Yy, Pośród takiej grupy prezes, wiceprezesi i sekretarz generalny. I to normalnie w każdej firmie tak to się odbywa. W KRS-ie też pewnie jest to zapisane, kto może oświadczenia woli w imieniu danej instytucji podpisywać. I ja się udałem dosłownie od razu na górę. Tam panowie siedzieli w gabinecie prezesa. Prezes Kulesza, Wachowski, Łukasz i, i Tomasz Kozłowski, dyrektor komunikacji. No i jakby. Zakomunikowano mi to, że skoro trener nie chce już ze mną pracować, to tutaj też nie widzę dalszej możliwości współpracy i no i a czy ty wyczuwałeś wcześniej ze strony selekcjonera jakieś niepokojące sygnały, że nie jest ci z nim po drodze, że nie pasuje mu twoja osobowość, że no ma jakby kompletne Kompletnie inne spojrzenie, że być może kogoś innego przymierza na, te, na to stanowisko? Czy, czy wszystko wydawało się, że jest w najlepszym porządku? Znaczy, ja tego aż nie odczuwałem, przyznam szczerze. To też nie jest tak, że ja Michała Probierza poznałem w momencie, w którym on został selekcjonerem. E, oczywiście, trzeba to podkreślić, każdy selekcjoner ma prawo sobie dobierać współpracowników i e, czy to chodzi o fizjoterapeutów, kitmenów, każdego. Jak, jeżeli on ma taką ochotę, to jest jego, jego decyzja, bo on jakby odpowiada za całość. Tak? Jak... Ale Michał to raczej bardziej modyfikował ten, Oczywiście, ten skład, te, no, bo te, zaczęłeś te... ty pracę, za, zaczę, zaczęli też inni trenerzy od przygotowania fizycznego i w trakcie już jakby trwania tej jego przygody selekcjonerskiej nastąpiły zmiany. Tak, no, to też było pierwsze takie zaskoczenie, bo, bo, bo... najpierw wiadomo tych dwóch trenerów przygotowania podziękowano im, im za pracę dla, dla reprezentacji. Oczywiście z reguły się też tak mówi, że jak sobie spojrzymy w ogóle na sztab kadry, to trzeba go podzielić na sztab trenerski i sztab medyczny i sztab taki organizacyjny, organizacyjny powiedzmy, tak? I sztab trenerski to jest wiadomo najbliżsi współpracownicy selekcjonera. Każdy trener, z którym ja pracowałem, przychodził ze swoim takim gronem współpracowników i to jest absolutnie normalne. Kwestia jest tylko, czy to jest większy, szerszy, szersza grupa. A jak spojrzymy na ten sztab medyczny i organizacyjny, to jest praktycznie niezmienna ekipa, która pracuje z reprezentacją no co najmniej od selekcjonera Nawałki. Niektórzy, niektórzy z tych członków tego sztabu nawet zaczęli trochę wcześniej, bo jeszcze i z trenerem Fornalikiem, Tomek Leśniak, nasz selekcjoner Paweł Janas, dr Jaroszewski pracował z Lobem Hakerem. Także to są bardzo doświadczeni ludzie e, i, i tak mi się wydaje, że skoro tak długo tą funkcję pełnią, to znaczy są dobrzy. E, więc nie ma potrzeby, żeby selekcjoner tutaj ingerował w obszar tejże pracy. A, tak. a jakie dostałeś argumenty? Co nie pasowało, no, dosłownie mówiąc Michałowi Probierzowi, w Twojej dostałem. pracy, czy w sposobie Twojej pracy, czy co mu się nie spodobało? Nie, nie, co nie dostałem było? żadnego argumentu, bo ta moja rozmowa z Michałem Probieżem trwała może 10 sekund. Ja powiedziałem OK, rozumiem, przyjmuję do wiadomości i wyszedłem. Jak ci się wydaje, co mu mogło nie pasować? Bo, być, bo człowiek się zastanawia, no być może coś tam masz z tyłu głowy, że pomyślałeś sobie, może mu się to nie spodobało, może tutaj przesadziłem, może tu się zachowałem źle, może to go wytrąciło. Ja myślę, to, ja myślę, że jakby sam doskonale wiesz, Polski Związek Piłki Nożnej jest taką instytucją, że tam się ścierają różnego rodzaju jakieś grupy interesów. Każdy ma jakąś swoją wizję, każdy chce gdzieś tu pociągnąć bardziej w swoją stronę i być może ja po prostu z jakimiś tam, że tak powiem, no nie pasowałem może kilku osobom, mówiąc a tak. komu? W jakimś stopniu pewnie też i prezesowi, skoro mi podziękował i myślę, że Łukasz Wachowski też trochę może na mnie po drodze było. Patrząc na to, na pewno nowy dyrektor komunikacji Tomasz Kozłowski to też również myślę, że... że... Mówiąc w delikatnej chemii między nami nie było. No, pojawiły się takie spekulacje, nie wiem, czy to plotki, czy w tym jest ziarno prawdy, że coś się w Michale zmieniło po spotkaniu z trenerem Michniewiczem, z którym nie, nie, było ci nie po drodze. Czy, znaczy, czy miałeś i... podobne jakby wrażenie, czy, czy to jest już. Czy ktoś poszedł za daleko ze zbudowaniem takiej teorii? Znaczy przede wszystkim tak, czy ja miałem nie po drodze z trener, trenerem Michniewiczem? Ja nigdy nic nie miałem do trenera Michniewicza. Ja z każdym selekcjonerem starałem się pracować tak samo i każdego traktowałem tak samo, bo my mieliśmy ten sam cel i jechaliśmy na tym samym wózku. Ja byłem do pracy, żeby pomóc selekcjonerowi. I mi na tym tylko zależało. I czy to był Adam Nawałka, czy to był Jerzy Brzęczek, czy, czy Paulo Sousa, czy Czesław Michniewicz, czy Fernando Santos i też Michał Probierz, to dla mnie jakby praca zawsze polegała na tym samym. Robić... Swoją pracę jak najlepiej, żeby drużyna na tym korzystała. Czy cała, powiedzmy, ekipa skupiona wokół reprezentacji, piłkarzy, sztab? Ja nigdy nie usłyszałem żadnych zarzutów od Czesława Michniewicza w moim kierunku. Tak samo nigdy nie usłyszałem praktycznie. Ale to jednak potem to się troszkę tak przerodziło w otwartą wojnę między Tobą no bo ja a moim, Czesławem. A Czesławem moim... na forum całego ja, zarządu i delegatów ja, pzpn -u. Był, był zarząd, na który został poproszony Czesław Michniewicz o wyjaśnienia. E... Ja słyszałem, co tam się dzieje, bo, bo osoby, które były wewnątrz, też mnie informowały. Czy to... typowy PZP? E... I zostałem poproszony, żebym się odniósł do, do, do tego, co Czesław Michniewicz powiedział, więc ja powiedziałem swoje zdanie. W mojej ocenie powiedziałem to, co. A co ci najbardziej nie pasowało, albo co uważałeś za kłamstwo z tego, co powiedział trener Michniewicz? Znaczy, też też to było dawno temu do końca aż tak dokładnie nie pamiętam, ale jakieś takie zarzuty, że ja nie pomagałem w tej powiedzmy otoczce komunikacyjnej, w co się też nie do końca chciałem z tym zgodzić, bo pamiętam, że jak selekcjoner Michniewicz dostał pracę, to ja z nim pojechałem na zajutrz po tej konferencji porozmawiać z mediami i to było dużo tych wywiadów ustalonych. Ja on powiedziałem Czesiu, bo byliśmy na ty, ja mam dla ciebie sugestie, właśnie mniej rozmawiać z tymi dziennikarzami. Bo każdy wywiad to jest jakieś wyciągnięcie jednego zdania, stworzenie y, wyrwanych z kontekstu słów, tytuły w internecie, klikanie. Ja mówię, że w mojej ocenie dobrze to robiła Adam Nawałka. Wiem z punktu widzenia mediów to był może mało interesujący selekcjoner. Znaczy, nie no, mało interesujące to mało powiedziane. <śmiech> <śmiech> Świetny rozmówca prywatny, tak, natomiast tak. za każdym razem jednak Ale zaznaczał on, rozmawiamy prywatnie. Tak. On nie tworzył właśnie takich niepotrzebnych, niepotrzebnych jakichś takich cytatów, prawda, które się łatwo później klikały żeby się po prostu ograniczyć do, do, do tych oficjalnych spotkań, konferencji prasowej i tak dalej, ale zawsze może sobie z kimś porozmawiać prywatnie tak? i tam coś podrzucić od siebie. Też pamiętam taką historię, jak był Jerzy Brzęczek i to Radek Gilewicz opowiadał, że spotkali się kiedyś z Joachimem Lewem, którego znali jeszcze ze swojej jakby kariery zawodniczej i Joachim Lew po powiedział im, nie rozmawiajcie z dziennikarzami, po to do Wam do niczego nie jest potrzebne? Idźcie tylko na konferencję, zróbcie swój przekaz, rozmawiajcie to, co musicie rozmawiać oficjalnie, przed meczem, dla telewizji, dla broadcasterów, ale ograniczajcie to, bo to wam nie, niczego nie, nie pozwoli zbudować, tak? Nie pomoże w niczym zbudować. I wtedy się pojawiły takie zarzuty do mnie, że ja Czesławowi Michniewiczowi nie pomagałem, a ja miałem wrażenie, że Czesław Michniemić nie chciał, żeby mu pomagać. bo chciał wszystko robić sam. Mhm. I często, często, no, tak, tak się działo, tak? Ja o niektórych rzeczach też nie wiedziałem i jeżeli się pojawiły zarzuty w moim kierunku, no to ja po prostu zaprotestowałem, miałem inne zdanie. W ten A temat. o propozycji premiera wiedziałeś? E, tak. Kto chodził po pokojach i zbierał te numery kont? No, w sumie to nikt nie chodził, tylko padło, e, padła e, jakby asystent selekcjonera do mnie podszedł i poprosił, że trzeba je na szybko te numery zebrać. I rozumiem, że ty miałeś te numery kont. Nie, nie miałem ich. No, przecież ja nie będę chodził zbierał numerów kont. Poza tym, jak można wypłacić, jeżeli ktoś ma firmę, E, działalność gospodarczą e, na podstawie jakiego tytułu taką fakturę wystawić, bo przecież jeżeli ktoś ma firma i rachunek firmowy, no to musi być faktura wystawiona. U, uważasz, że tak z perspektywy czasu, że prezes pzpn wiedział o tej niemoralnej propozycji premiera Morawieckiego, czy nie wiedział? Wydaje mi się, że wiedział. To dlaczego mówił, że nie wiedział? Nie do mnie pytanie. <laughs> A to jednak nie była normalna sytuacja. Żeby... Słuchajcie, ja powiem tak żeby wysokość jakby takiej premii negocjować poza prezesem, żeby te, żeby te pieniądze miały trafiać bezpośrednio ja, ja, do Ja powiem, powiem tak, że ja miałem dość odpowiedzialną funkcję y, w, przy kadrze, prawda. Mhm. Y, team manager, czy jak to tam nazwiemy. Y, pracowałem dość długo i czy... Bo takie zarzuty się później pojawiały, bo czytałem na Twitterze do mnie ludzie, że kim, co, co ja tam robię skoro ja nie poinformowałem y, ludzi na górze, że przychodzi premier. Naprawdę tak? Ktoś by pomyślał, ty, czy byś tak pomyślał o mnie, znasz mnie? Mhm. Czy bym nie zadzwonił, nie powiedział, że przychodzi premier? No. Trzeba byś zadzwonił. No to dzwoniłem, nie raz. A dlaczego dzisiaj uważasz tak z perspektywy czasu, że ty się nie mogłeś do Santosza dodzwonić, a Wachowski dodzwonił się od razu? Dzisiaj z perspektywy czasu? bo myślę, że coś było na rzeczy po prostu i trener nie chciał się odzywać nie znając jakby jakiegoś tam powiedzmy efektu to znaczy, jakby jesteś tutaj w gronie tych, bo ja jestem w tym gronie na Aha. przykład. Uważam, że były trzy frakcje na prezesa klubu, trzech kandydatów na trenera. To słyszałem o tym, I w tak? momencie tak. pewnie, gdyby Santosz dostał realną propozycję, po prostu, tak? no to prawdopodobnie by ta rozmowa z Łukaszem Wachowskim, sekretarzem, wyglądała po godzinie 18 inaczej niż wyglądała w rzeczywistości. Hmm, no, bo tak nie, nie, nie wierzę, wier, że selekcjoner przez 8 godzin leżąc na plaży, mając telefon przy sobie, nie widział, że ktoś dzwoni, że ktoś pisze, że te telefony się zaczynają tak. jednak urywać. Tak, tak. No to. Znaczy ja nie dzwoniłem, ja pisałem na Whatsappie tak? mhm. i widziałem, że te wiadomości są odczytane. Czyli ten odczytał i nie odniósł tak, się w tak, ogóle. Tak. To, to jakby dla mnie też jest jasne, no, bo można powiedzieć, nie wiem, Kuba słuchaj, przestań, napiszcie, że to bzury. A uważasz, że byłeś lepszym menadżerem reprezentacji czy rzecznikiem prasowym? Wiesz co, ta moja rola na pewno ewoluowała. I jeżeli mam być uczciwy, to wydaje mi się, że pod koniec już tej mojej pracy ja się bardziej skupiałem na tej pracy menedżera, aniżeli rzecznika. Tylko, że ja utkwiłem w świadomości ludzi, że jestem rzecznikiem, no bo dużo, wiele lat to robiłem, ale jakby ja się już bardziej skupiałem na tym i mi bardziej to pasowało, nawet jakby taka propozycja kiedyś padła, oczywiście nie padła, żebym miał wybrać, co wolę to bym wybrał, że jestem tym menedżerem, że ja nie chcę już być rzecznikiem. No to właśnie do tego też zmierzam, bo, bo, bo dla mnie to jest sytuacja dziwna. Mówiąc o jednak stowarzyszeniu, który ma budżet na poziomie dobrej, potężnej spółki, blisko pół miliarda na złotych. No naprawdę taką firmę stać na to, żeby zatrudnić dwóch fachowców na te dwa stanowiska. No tak. I, w, I w moim przekonaniu. No, no Było to błędne jednak rozdanie. To znaczy łączenie dwóch funkcji, bo żeby coś zrobić dobrze, to jest to na tyle czasochłonne i czasami gdzieś te, te historie się krzyżują, bo w momencie, kiedy ty jesteś na zgrupowaniu reprezentacji, mogą w federacji dziać się bardzo ważne rzeczy. Czy, młodzież, czy młodzieżówki, czy jakiś skandal, czy, czy jakieś posiedzenia poszczególnych komisji, trzeba wyjść do ludzi i się, i się z pewnych historii wytłumaczyć. Dlaczego, Twoim zdaniem, nie było jakby rozdzielenia tych funkcji? Oczywiście, co. Czy wiesz co? Ten temat tak naprawdę zaczął się pojawiać w ostatnich latach dopiero, mhm. jak zaczęły się pojawiać problemy wizerunkowe. Bo przecież za czasów, kiedy prezesem był Zbigniew Błoniek, nikt tego nie kwestionował. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, tak? Bo, A mniej, mniej afer pewnie, bo nie był sukces reprezentacji. Oczywiście były takie sytuacje, że kiedy ja byłem na zgrupowaniu, to dziennikarze inni też przecież inne rzeczy też się dzieją i dzwonili z jakimiś pytaniami. To ja mówiłem uczciwie, wróćmy do tematu za tydzień po kadrze, bo ja nie mam czasu się teraz temu przyjrzeć nawet. Jeżeli mówimy o tej działce rzecznika prasowego, tak. Więc. Być może, być może powinno być to rozdzielone, I, i, ale ja nie ukrywałem tego, że gdyby taka propozycja mi padła, to ja bym nie chciał już być rzecznikiem. Wracam do tej rekonstrukcji zbrodni, to znaczy w zasadzie <grym do, <grym do, do historii... <grym do grym III. grym> Trochę tak, odeszliśmy Tak. No ale to do PZP no zawsze będziemy wracać, bo, bo żyjemy tym od lat, e, kochamy polską piłkę i mamy nadzieję, że pewne rzeczy się wyprostują w najbliższym czasie, chociaż no, łatwo nie będzie, e, patrząc co tam się dzieje i ile jednak było tych afer w 2023 roku. Czyli dostajesz telefon od... To było tak, że mówiłem o tym wtorku, kiedy moja współpraca z PZPN-em się zakończyła. Pierwsze dwa, trzy dni oczywiście bardzo intensywne setki telefonów, wiadomości. Ja nie miałem czasu rano wstając nawet się zębów umyć, żeby po prostu od rana do nocy dzwonił telefon. cały czas ładowarka. Tak, tak, tak. Cały czas. No wiadomo, trochę szok, trzeba się było z tego odtrząsnąć. Później to wsparcie ze strony środowiska dziennikarskiego, które było szalenie miłe i aż się trochę wzruszyłem tym, ale to było no mega, mega miła sprawa. I w piątek wieczorem dostałem taki pierwszy sygnał, że szuka mnie kontaktu do mnie Tomasz Sygut, który dzisiaj jest dyrektorem generalnym telewizji polskiej. E, oczywiście. A, bo to się zmieniło. to z prezesa został tak, dyrektorem generalnym. Tak. tak. E, Szansami na bycie prezesem znowu. Tak, tak. No, był przez chwilę prezesem, ale w momencie likwidacji postawienia spółki, no to jakby stanowisko teraz, które zajmuje, to jest dyrektor generalny. E, oczywiście ja przekazałem temu komuś, kto do mnie zadzwonił, mój telefon, numer telefonu. No i wiedziałem, że e, ma się do mnie, to Tomasz Sygut odezwać. I dosłownie 20 minut później. Dostałem kolejny telefon od zupełnie innego człowieka i myślę, że oni się obaj w ogóle nie znali. Te dwie osoby, które do mnie zadzwoniły. I też mi mówi, że słuchaj, bo w telewizji będą zwalniać, to jak będą zwalniać, będą zatrudniać. Czy to cię interesuje? Ja mówię, że pewnie, że interesuje. Zacząłem się śmiać. On mówi, czemu się śmiejesz? Ja mówię, bo dostałem przed chwilą taki oto telefon. A czy będziemy poruszać tutaj, jakby w, w retoryce XY, czy możemy powiedzieć, kto dzwonił? Nie, nie, nie. Wolę nie, okay. wolę nie chcę. E, i, I powiedziałem, że. Szuka kontaktu do mnie Tomasz Sygut, i ta druga osoba powiedziała: A to Ja już do niczego nie jestem potrzebny. Okay. I, I w poniedziałek to Tomasz Sygut do mnie zadzwonił. Odbyliśmy taką krótką rozmowę telefoniczną. Nigdy wcześniej nie znaliśmy się, nie rozmawialiśmy, nie widzieliśmy się. Zaprosił mnie na Tomasz Sygut na rozmowę we wtorek, czyli równy tydzień po zwolnieniu. Poszedłem, bardzo fajna rozmowa. Fajny, młody, otwarty człowiek, nie polityk dziennikarz, e, pracujący kiedyś w telewizji polskiej e, i złożył mi ofertę, że chciałby, żebym był dyrektorem TVP Sport, bo wiele pozytywnego na mój temat słyszał od różnych osób. E, oczywiście ja się nie wahałem i ją przyjąłem. Czyli praktycznie bez negocjacji? No, praktycznie bez. Nie kłóciłeś się o kasę? Nie było potrzeby. Okay. Bo teraz widzę, że też i, tajne są te zarobki. E, tak, czytałem się. Media. Tak. Zarabiasz lepiej w TVP niż w PZP, nie? Tak. Tak. Prezes PZP wbrew pozorom wcale nie jest dobrym pracodawcą, jeżeli mówimy o. A pojawiły się też takie głosy, że ojcem chrzestnym twojego transferu do TVP jest były prezes PZP, no Zbigniew Boniek, bo po pierwsze się cenił gdzieś za profesjonalizm, po drugie, wiadomo, no Zbyszek tam czasami lubi wbić szpileczkę, lubi się pośmiać ze wzgórza w Rzymie, lubi takie mini zemsty, że tak się wyrażę, mówiąc to oczywiście z przemrożeniem oka. Co coś było na rzeczy, czy nie? Ja nic na ten temat nie wiem, bo też yy, słyszałem. Prezes Boniek pogratulował mi, był jednym z pierwszych, który pogratulował. A jeżeli za tym stał, bądź przyczynił się, to nie dał tego w żaden sposób po sobie poznać i mamy kontakt ze sobą nawet wczoraj rozmawialiśmy. Ani razu w rozmowie ja nie, nie czułem jakby, że, że Prezes się do tego przyłożył, ale ja tego nie wykluczam w żaden sposób i myślę, że znając Zbigniewa Bońka, to on nawet z takimi rzeczami się nie lubi chwalić chyba. Z tego co wiem, to też no, laurkę wystawił ci Nestor, e, polski komentatorów, Dariusz Szpakowski, e, doradca, doradca prezesa. W form w formalnym doradcą chyba Darek nie został. To była taka ale rozmowa. Wiesz, no. Kardynał je też formalnie nie rządził. Ja, ja na przykład powiem tak: ja Darka Szpakowskiego zawsze ceniłem, zawsze lubiłem go jako komentatora. Też się na nim, powiedzmy, wychowałem. Jakoś podoba mi się sposób jakiś prowadzenia historii, emocji, przekazywania. Też nie będę podwizywał, też lubię jak Ty komentujesz. Dziękuję bardzo. Ale zostawmy mnie i idźmy do Darka, bo jednak I... mam takie wrażenie, że. Nastąpiła taka fantastyczna reaktywacja Darka, to znaczy poczuł się ważnym graczem, Darek? błyskawicznie gdzieś też telewizja Mega energia w nim jest cały czas. Jest ogień. Jest ogień, jest mega energia. On się na pewno bardzo cieszy na możliwość powrotu za, za mikrofon. Ten myślę, niedługi w sumie rozbrat tam, nieco ponad rok z komentowaniem, to też niewiele niewiele w jego sytuacji zmieni i, i widać, że u niego naprawdę jest taka cały czas energia, Pozytywna, a w ogóle śmieszna jest historia, bo dzień po tym, jak mnie zwolnili, to ja poszedłem z moją żoną na premierę do garnizonu sztuki, do, 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 do teatru Grażyny Wolszczak i tam był Darek, bo Darka żona, tak jak moja, jest aktorką. Grażyna Strachota. Tak, Grażyna Strachota mhm. i w ogóle Grażyna z moją żoną Agatą grają w jednym serialu, żeby było śmiesznie. No i tam z Darkiem wtedy rozmawiałem, to była świeża sprawa, bo to było na zajutrz po zwolnieniu trochę porozmawialiśmy, wiadomo, porozmawialiśmy na, na temat PZPN-u i tak dalej. No i minęło nieco ponad dwa tygodnie, się spotkaliśmy w gabinecie Tomasza Syguta we dwóch i ja mówię, Darek, nie sądziłeś chyba, że jak się widzieliśmy w teatrze, że my się spotkamy tutaj w takiej roli, bo ja nawet mi się to nie śniło wtedy, więc. Więc no Darek czeka, Darek czeka na powrót. Chce skomentować jeden z meczów barażowych, to już chyba możemy powiedzieć w sumie bo jest ustalone, tak? Nie, to, no nie, nie, nie To co komentujesz? Nie, no Chyba nie. Może jeszcze nieoficjalnie. <laughs> więc, więc Darek się też tam przymierza. Pewnie jakiś może jeszcze wcześniej mecz zrobi, żeby się, że tak powiem, na rozbieg, jak będzie taka okazja. A powiedz mi, bo mnie to bardzo ciekawi. Yy, zadzwonił prezes Kulesza z gratulacjami? Nie. <laughs> A kto zadzwonił z PZP, żeby cię pogratulować nowej roli? No bo teraz sytuacja, ja tak sobie pozwoliłem na taką szczęśliwość na Twitterze, że jednak zawsze dyrektor TVP Sport, jako właściciel praw do reprezentacji, ma to miejsce w czarnej loży. To jest takie miejsce szczególne, należące do prezesa, i tam są jego tylko najbliżsi goście. No i powiedziałbym, że jest też miejsce zawsze dla, dla gości z pewnego klucza. Dyrektor, Dyrektor TVP Sport zawsze to miejsce y, tam ma. Czy był to Marek Szkolnikowski y, w ostatnim czasie, czy, czy Sebastian Staszewski? Czy ty pójdziesz do tej czarnej loży? No, ale się nie zastanawiałem na ten temat. E, szczerze to... E, Tomasz Kozłowski z... dzwonił? Ech, nie. Łukasz Wachowski dzwonił? Łukasz napisał sms. -a. Michał Probierz? Michał Probierz podszedł do mnie na gali mistrzów sportu. O. I powiedział gratuluję. Powiedziałem dziękuję. Czyli taka dosyć oszczędna w słowach była ta dyskusja tak. nowego szefa TVP Sport. Tak. Prezes Rex Kulesza, Kulesza tak. podszedł do mnie teraz na gali piłki eee, Czyli następ, następuje ocieplanie relacji między <grym <grym ja nie, i górę Ja górę. absolutnie, oczywiście mnie na początku to bardziej bolało, dzisiaj już tak trochę dystans do tego łapię. Ja też, ja też oczywiście ja mogłem. Moglibyśmy siedzieć i opowiadać o PZP, nie. ja też, ja też tego nie chcę, aż tak? Bo znaczy, to, do niczego, znaczy nie, zobacz, to do niczego nie Nie, nawet mi no, tak To do niczego nie ma. tak zupełnie poważnie, bo dzisiaj moim zdaniem ta Twoja relacja jako szefa TVP Sport, ona będzie Zawodowa. jeszcze bliższa w kontekście kontentu niż była. Bo pamiętajmy, Reprezentacja Polski TVP Sport, Reprezentacje Młodzieżowe TVP Sport, Reprezentacja Kobiet TVP Sport, Pierwsza Liga przejęta od Polsatu TVP Sport, Druga Liga TVP Sport, Puchar Polski TVP Sport. Mówimy cały czas o produkcie PZPN-u, no plus za chwilę wróci pewnie sublicencja na ekstraklasę. Ona wraca? No w, musi być umowa podpisana, żeby wróciła, także jeszcze umowy, umowy nie są podpisane. Zarząd chce? Tak, z uwagi na jakieś procedu procedury obowiązujące w telewizji yy, musi to się, yy, że tak powiem, przejść przez radę nadzorczą i czekamy. Na... Yy -y, ale przez rozumiem, na... że to w tej chwili będzie zupełnie inna kwota z racji tego, że ewentualnie mówimy o poradzie tak, wiosennym. Tak. To jest tylko na razie mówimy o dograniu tego sezonu. Wiadomo, zostało 15 kolejek. Więc jeden mecz w kolejce. Czyli, czyli konsekwentnie jeden mecz plus magazyn. Tak. To nie jest tak jak sądzono, że być może, żeby zachować te liczby meczów kontraktowych w sublicencji, że z racji kolejek, które przeszły, że za chwilę będą nie, nie. dwa albo trzy mecze to jest na żywo. Sprawa taka bardziej złożona, bo żeby nadgonić te 34, czyli minus 15, no to mamy 19 jeszcze kolejek. tak? W i na dążyć, nadrobić w 15 ligowych weekendów. To jest trudna rzecz raz, że ramówkę się planuje z wyprzedzeniem, a też no, mamy inne zobowiązania wobec innych partnerów, a dwa, to też w interesie myślę plus byłoby średnio wyglądało, żebyśmy, nie wiem, dwa-trzy mecze w weekend pokazywali w telewizji, gdzie wiadomo, kanał jest. Canopus Plus jest stacją premium, za dostęp trzeba dodatkowo płacić. To biznesowo też w żaden sposób by się im nie opłacało. Więc na ten moment mówimy o dograniu sezonu. A z uwagi na krótki okres czasu, dlatego też celowo skupialiśmy się tylko na, na tym sezonie aktualnym i na temat kolejnych trzech sezonów po prostu będziemy rozmawiać. Rozumiem, czy to jest takie pół roku z opcją? Tak. Ale z opcją jakby, że jest, jest wola, tak. Okej, okay, jest wola. A powiedz, w jaki sposób tak wygląda przynajmniej jakby wstępne spojrzenie na opakowanie pierwszej ligi, czy też Pucharu Polski w, w TVP Sport? No bo chodziło głównie też o, o bardzo szeroką ekspozycję. Czy to będzie TVP Sport, Internet, Telewizja regionalne, otwarta, ten główny, jeden z głównych kanałów, czy główny jeden z dwóch głównych kanałów wyłączamy i poruszamy się jakby w tych trzech segmentach? No Poruszamy się tak naprawdę w trzech obszarach TVP Sport, regiony i Internet. Na tej zasadzie umowa mówi o tym, że z każdej kolejki mamy wyprodukować jako telewizja cztery mecze, przy czym transmisja z trzech spotkań w TVP Sport, jedno w regionach w TVP3, a pozostałe transmisje, oczywiście mówimy wszystko o relacjach na żywo w internecie. I tak, tak to ma być rozpakowane. Akurat nawet wczoraj mieliśmy spotkanie z pierwszą A to sumie, ligą. Wiesz co, troszkę szkoda, bo tak sobie myślałem, że y, jednak będzie większe zaangażowanie telewizji regionalnej. To znaczy załóżmy, jeśli nie awansuje GKS powiedzmy co tydzień, co dwa w TVP Katowice. Ktoś, któryś z zespołu jeśli nie awansuje z Wybrzeża TVP Gdańsk. Rozumiem, że to będzie jeden mecz telewizji regionalnej na tydzień. Tak, tak. Y, no przede wszystkim też y, Naszemu partnerowi PZPN-owi czy pierwszej lidze no też zależy na jakby ekspozycji, tak? I kanał TVP Sport jest, można powiedzieć, dzisiaj kanałem otwartym. Mhm. Bo już nawet odchodzi się od tego nazewnictwa o telewizji, programie pierwszym i drugim, że są kanałami otwartymi, bo Praktycznie penetracja rynku jest taka sama, bo 98% gospodarstw domowych ma dostęp do TVP Sport, bo TVP Sport jest na telewizji naziemnej cyfrowej, więc każdy może za darmo go odbierać. A te jedynka i dwójka jest nazywane antenami głównymi dzisiaj bardziej. I oczywiście nowe szefostwo Telewizji Polskiej jest zainteresowane otwieraniem głównych anten na sport. Wcale nie można wykluczyć, że jakiś mecz pierwszej ligi też się pojawi. Przy czym, przy czym tak to ma wedle umowy wyglądać, tak jak powiedziałem, że trzy mecze TVP Sport, jeden region i pięć do internetu. Gdzie i tak czasami trzeba się będzie mocno pogimnastykować, biorąc pod uwagę inne prawa, przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie. Okay, a druga liga? Druga liga jest to jeden mecz telewizyjny i, i też internet internet. Tak. A Puchar Polski? No Puchar Polski to jest chyba 35 meczów w sezonie, nie chciałbym teraz kłamać w całym sezonie. Ale sezonu. głównie ekspozycja TVP Sport. Też, tak. Tak. No i oczywiście finał na tej antenie, antenie głównej zobaczymy może, może, może też zobaczymy w ogóle co jest terminem, bo UEFA UEFA mówi o tym, że mają być chronione te terminy na mecze w europejskich pucharach. Jak wiemy, od nowego sezonu zmienia się cała formuła Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. Ten system szwajcarski, tych meczów będzie więcej i UEFA troszeczkę zastrzega coraz więcej tych terminów, że w ekskluzywność dla tych rozgrywek europejskich nie można grać żadnych regionalnych rozgrywek lokalnych. Oczywiście w Anglii nic sobie z tym nie robią i miało grać Premier League, to by zagrało pewnie. Ale, ale jakby. no. UEFA na to bardzo patrzy i trochę się kurczy terminarz. Do tego dochodzą jeszcze mecze w reprezentacji tych terminów. W środku tygodnia jest coraz mniej i wiem, że jakaś tam rozmowy się toczą, że być może ten termin się może zmienić 2 maja w związku z tym brakiem tych terminów. Ale też ja się zastanawiam, czy o ile będzie taka wola też szefostwa telewizji, żeby troszeczkę opóźnić to spotkanie. Bo jednak mecz przy światłach to ma trochę inną, inny klimat. I, I jak pamiętam mecz w czasach covidowych, finał Pucharu Polski, który się odbył w Lublinie, Krakowie z Rakowem, Michał Probierz zresztą wtedy wygrał z Krakowią, to był grany przy światłach. I w ocenie, nie oczywiście to jest czysty przypadek, ale to był chyba najfajniejszy film abchor polski w, w tych ostatnich Byłem latach. Byłem na tym meczu, wesoło też było z jednym właścicielem klubu. Dziękuje, <laughs> Oglądając. Tak. tak. Słuchaj, a powiedz mi, ta umowa na sublicencję, bo po to zostało formalnie jakby ogłoszone, podpisane na, na ten dwumecz z Molde, który będzie transmitowane również w telewizji Polskiej. To jest jakby dzisiaj historia dotycząca sublicencji dwóch spotkań, czy dogadani jesteście z Via Play na każdą następną Mamy. rundę, jeśli będzie mhm. Lega grała dalej. Plus od razu zapytam, czy... W tych rozmowach ujęto następny sezon, to znaczy, no czas, gdzie jeśli się nic nie zmieni na rynku, to być może ostatni sezon funkcjonowania Via Play w Polsce, no ale też już grzebano ich kilka razy, może przetrwają, może będzie inwestor, może gdzieś się tymi prawami podzielą. Nasze rozmowy z Viaplayem wyglądały tak, że jesteśmy, yy, mamy porozumienie, jeśli w przypadku awansu legi na kolejną rundę, tak? I... I też przykład tych meczów Legii, mecze Legii są najlepszym przykładem, że anteny główne się otwierają, bo oba mecze z Moldy będą na dwójce też transmitowane. A co w minionych latach często miało miejsce. Nawet ta jesienna kampania w Pucharowa, wszystko było w TVP Sport, nie było na jedynce ani dwójce tych meczów. Co do, co do kolejnego sezonu, to ten kontrakt wygasa w Play, Bo kończy się cykl, UEFA na trzyletnie okresy sprzedaje prawa i, i to jest jakby ostatni już rok. A, si tak, nie, nie chcę tak. się wierzyć, ale już trzy lata. No właśnie, nie. jak się wydaje? Kto to kupi? UEFA w zeszłym tygodniu otworzyła, e, otworzyła przetarg? E, przetarg na Polskę. E, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Liga no, ale Naukares. rozumiem, że ty z racji tego, że Telewizja Polska posiada jeden kanał sportowy TVP Sport, to ciężko ci nie, będzie no, powalczyć to jest, o licencję. To, 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 to nawet nie chodzi już o kanał, ale chodzi o no, 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 kwoty, jakich mówimy, bo jednak to jest też... A ja, a ja uważam, obserwując rynek od lat, że może się zdarzyć, że ta cena będzie niższa. Może będzie niższa, bo przy całym szacunku dla Via Play, to wiemy, że Via Play wchodząc na rynek mocno, że tak powiem, inwestowała w prawa i te, te ceny były. Chyba bardziej zależało na tym kontencie, żeby go mieć, aniżeli jakby na, na, na ważeniu tego, ile te prawa są faktycznie warte. I... i, i... No i teraz chyba to była. No tak zapytam inaczej, temat. czy chcecie to rozegrać dyplomatycznie, jak się rozgrywało przed laty powiedziałbym, te, te prawa telewizyjne. No to znaczy, najpierw było porozumienie stacji komercyjnej z telewizją Polską na sublicencję, czy dotyczącą Ligi Mistrzów, czy wtedy Pucharu UEFA, a potem ligi Europy. Teraz doszła liga konferencji. I gdzieś tam będzie sobie można sporządzić ogólną kwotę, którą są w stanie zapłacić telewizja komercyjna i telewizja polska. Czy na razie takich w ogóle rozmów nie ma i sądzisz, że dojdzie do no naprawdę krwawej rozgrywki, na przykład między cyfrowym Polsatem a, a Kanal Plus? Znaczy tak, No jeśli chodzi o nas, to myślę, że w... nie powiem, że wszystkie scenariusze są na stole, bo ciężko przewidywać, że my sami wystartujemy. No, oczywiście jest też taki pakiet praw który można się u o niego, u niego, u niego ubiegać, że jest mecz wtorkowy plus e, highlightsy ze wszystkich meczów, albo mecz środowy i highlightsy. Tak? I to jest w teorii taki Taki, taki pakiet, który mógłby nas interesować, bo przecież wiadomo, my nie. A to jest od razu określone wtorek czy środa, czy można wybierać? Masz do wybory. Masz taki pakiet wtorkowy albo środowy. Oczywiście to mówimy... jest mecz pierwszego wyboru, czy drugi? Tak, pierwszego. pierwszego. Tak. Mhm. E, i, przykładowo mówię, mówię o tym. E, oczywiście Polsat myślę, że będzie zainteresowany kontynuacją i posiadaniem tych, tych praw. Oczywiście. Ale sądzisz, że Polska dzisiaj pójdzie po pełną pulę, to znaczy Liga Mistrzów, Liga nie Europy, wykluczy, Liga Konferencji? Nie wykluczyłbym tego. E, ale jeszcze z trzeciej strony, jestem ciekawy jak się zachowają tacy, może się pojawią nowi gracze na rynku też, bo, bo widzimy co się dzieje w Europie, Amazon bardzo mocno też wchodzi w prawa, kto wie, no nie wiem czy Amazon zdąży, na razie Amazon ogłosił współpracę przy galach bokserskich PBC, pierwsza jest chyba 30 marca, inwestują trochę no w sportowe przykładowo dokumenty. Już, przykładowo Premier League mają prawa już teraz, wybrane mecze więc wcale tego nie można, nie można uniknąć. Apple TV też coraz bardziej... Ale ja mówię o polskim rynku. No polskim, ale w swojej. Polski jednak to jest jednak duży rynek, tak? 30, 8 milionów. Zobacz, no zobacz, obserw obserwujemy krajów. ten świat telewizyjny od lat, ten rynek, no bo też obserwowałeś go jako yy, ważny pracownik w Eurosporcie i no, mam takie wrażenie, że już dzisiaj nawet teoretycznie platformy, które ze sobą przez lata konkurowały, one już wcale nie potrzebują ekskluzywności. One nie chcą przeoczyć kontentu, to znaczy one chcą to mieć u siebie. I, I bardziej to dzisiaj chyba polega na tym, liczymy kasę, wymieniamy się, tworzymy jakieś programy, żeby część z tego kontentu było również na naszej platformie. Natomiast nie ma takiej chyba walki już na wyniszczenie, że. My przepłacimy, nadpłacimy, żeby nie miał tego na żywo rynkowy. No trochę to się na pewno zmienia i, i też myślę, mogą być jakieś sojusze, nie można ich wykluczyć. Aczkolwiek cały czas myślę, że jeśli chodzi o ten pakiet, pakiet pucharów, to nie chcę mi się wierzyć, że Canon Plus się chyba będzie. Nigdy tego nie miał w sumie w swojej ofercie, jak pamiętam. Czy miał Ligę Mistrzów? Miał akurat. kiedyś Ligę Mistrzów. Miał. Już nie pamiętam. Miał. To też się zastanawiam, czy w ogóle jest cokolwiek dzisiaj więcej wart pakiet samej Ligi Europy, Ligi Konferencji poza meczem polskiego zespołu, jak nie masz Ligi Mistrzów. Ile osób jesteś w stanie przekonać kontentem content, kodowanym Liga Europy, Liga Konferencji? Jeżeli nie ma polskiej drużyny, no to, to ciężko sobie wyobrazić, że kibic w Polsce siada w czwartek wieczorem z wypiekami i ogląda mecze Ligi Konferencji. Ale to jest taka liga, myślę, skrojona pod nas na ten moment. Bo nawet ten sezon pokazał Liga Konferencji, Legia i Raków, tak? Gdzie Raków dostał się oczywiście szacunek za to. i i to jest wielki sukces, ale jakby już widać poprzeczka jest w ogóle nieporównywalna, co dopiero o Lidze Mistrzów mamy, mamy, mamy mówić. Poza tym też te, tych meczów też będzie więcej od nowego sezonu, przez to, że się zmienia ta formuła, w samej grupie będzie dwa spotkania więcej, więc nie wiem jak też jak UEFA wyceni sobie te prawa, bo, bo myślę, że u, też się może skończyć u nas, na naszym rynku, że będzie jeden zainteresowany kontrahent i on powie, to jest nasza oferta, albo bierzecie, albo nie. Czy ty będziesz bardzo mocno zainteresowany tym, żeby Liga Mistrzów od następnego sezonu i też mecze czwartkowe polskich drużyn w europejskich pucharach były w TVP Sportu? Znaczy na, pe na pewno te mecze polskich drużyn jak najbardziej, bo widzimy też po wynikach oglądalności, jak się oglądały te mecze jesienne w fazie grupowej. Mecze legi w Pikach to osiągały tam po milion 300 400 tysięcy, średnio chyba 900 tysięcy. To, to naprawdę przyzwoity wynik. Jak na, jak na TVP Sport, więc, więc to jest na pewno taki kontynent, który warto inwestować. Cały czas się pojawiają jakieś głosy, że będzie uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji aktualizowana i są tam te wspomniane wydarzenia, które muszą być w antenach otwartych. Bo tam z tego co wiem w tych dokumentach cały tam jest UEFA. Tam cały czas nie ma ligi konferencji UEFA. Tak, tam tak. jest Puchar UEFA, więc jakby być może ustawodawca to zmieni, chociaż u nas to trochę tak się odbywa trochę na wariackich papierach, bo są skoki na wpisane. Nie wiem, no dzisiaj słabo nasi skoszkowie skaczą. Na przykład okaże się, że nie wiem, za trzy lata tych sukcesów nie ma i co? i mam być w otwartej telewizji, no to, to, to też z ekonomicznego punktu widzenia to się kompletnie nie kalkuluje. A powiedz, bo mówimy tutaj o, o Lidze Europy, czy Lidze Konferencji Europy, natomiast no gdzieś tam zdajemy sobie sprawę, że czymś historycznym po raz kolejny i, i kosmicznym dla polskiego klubu byłyby występy w Champions League. Czy przy założeniu, że nie ma polskiej drużyny w Lidze Mistrzów, czy ty masz ten taki poziom bólu finansowego dotyczącego kupna sublicencji? No bo z tego co pamiętam, to około miliona euro kosztował wcześniej jeden mecz Ligi Mistrzów, a wcale te oglądalności nie powalały. One, one były niżej oglądalności polskich drużyn w Lidze Konferencji Europy. Właśnie chciałem to powiedzieć, że jakby tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy idziemy w kierunku takim wizerunkowym, no bo jednak Liga Mistrzów to jest no, najlepszy produkt piłkarski w Europie, taki wyłączając oczywiście Euro i Mistrzostwa Świata. Ale te oglądalności wcale nie są duże, tak jak powiedziałeś. I, i te mecze grupowe, to no się tak średnio, średnio oglądały. I czy to jest warte wydać takich, takich pieniędzy? Nie. Ale z drugiej strony mówię, no telewizja publiczna... Ty mówisz, że się oglądały średnio. Ja bym powiedział, że się oglądają dramatycznie. No, no. Dramatycznie, no bo jednak te mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów 20 lat temu oglądało. bardzo. Nie chciałem być brutalny oglądało, dla Ligi Mistrzów. Oglądało 5-6 razy więcej ludzi niż dziś. No to prawdopodobnie też jest konsekwencją tego, że piłka nożna spowszedniała i u nas tak naprawdę oglądasz ją od poniedziałku do, tak. do niedzieli. Natomiast nawet spojrzałem na wyniki oglądalności finału Champions League. To były dwie telewizje otwarte, Otwarty tak. Polsat, otwarty otwarte TVP, to było chyba łącznie nie 2 miliony 700, po milion 300. Ale generalnie to jest patrząc na to trzeba, moim zdaniem, trochę szerzej, że ludzie się odwracają od oglądania telewizji tej linearnej, powiedzmy tak. I te nawet jak sobie rok do roku patrzymy na jakieś wyniki oglądalności porównujemy, to to ta oglądalność spada i to dużo. Mhm. I to dużo, bo, bo to. No świat się zmienia. Dzisiaj zaczynają się ludzie przyzwyczajać, do tego, że sobie włączają Netflixa i sobie wybierają co chcą oglądać, o których są godzinie, a nie muszą siedzieć zgodnie z programem telewizyjnym i oglądać. Poza tym młodzi ludzie coraz mniej sportu oglądają i piłki. Więc to też jest jakby taki problem, który będzie się pewnie powiększał. I no zgadzam się z Tobą, że ta Liga Mistrzów się wcale tak dobrze nie oglądała i pytanie jest czy warto płacić tyle za, za takie drogie, drogie prawa, ale z punktu widzenia mówię wizerunkowego to jeden mecz w, otwarty, w telewizji publicznej Czemu nie? Ale to mówię, to jest jeszcze melodia przeszłości. Przedstawiciele firmy Team Marketing, która w imię dla UEFA, że tak powiem, prowadzi te przetargi, też przyjeżdżają w przyszłym tygodniu do Polski. Też mamy z nimi spotkanie, więc na pewno będą się spotykać z każdym graczem tutaj, żeby też oni sami chcieli wybadać co rynek jest im w stanie zaoferować. Ale ty już generalnie jesteś po spotkaniach, nie wiem, czy z Marianem Kmitą z Polsatu, czy z Michałem Kołodziejczykiem z Kanal+, Plus, czy z kimś, kto jest wyżej w tej hierarchii stacji komercyjnej. Tak. I masz takie wstępne ustalenia, że... Tak, tak. Z Marianem Kmitą się widzieliśmy, rozmawialiśmy. Wymieniliśmy się jakimiś tam swoimi spostrzeżeniami. I no, pewnie zaraz wrócimy do jakichś może już bardziej szczegółowych rozmów. Z Michałem Kołodziejczykiem też się widziałem. Oczywiście kwestia dyskusji na temat sublicencji z Ekstraklasą, to, to wiadomo, to nie jest moja rozmowa z Michałem Kołodziejczykiem, tylko rozmowa z Edytą Sadowską, czyli prezesem Canon Plus w Polsce. Więc, ale z racji tej, że i Mariana i Michała znam wiele lat, no to też tak kurtuazyjnie nawet chciałem przyjść trochę w innej roli, żeby, żeby, żeby porozmawiać, ale też się wymienić tym, o czym możemy rozmawiać na temat ewentualnej współpracy. Wszyscy spodziewali się, że wkracza Kuba kwiatkowskiej od razu będzie nastąpi powiedziałbym, taki okres y, długich noży, będzie wycinka, będą zaraz nowe, nowe przyjęcia. To się wszystko tak odbywa, mam wrażenie, dosyć jednak spokojnie. Jeśli już to bardziej po cichu, ktoś wraca do łask, ktoś odchodzi na własną prośbę, no pewnie kilku dziennikarzy też z racji jakiejś identyfikacji z określoną partią polityczną odchodzi z pracy, ale, ale nie mam wrażenia, że, że następuje wycinka. No nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby i oczywiście dzisiaj modne jest, zwłaszcza jak po iluś tam latach zmienia się powiedzmy ekipa rządząca, no to te zmiany są głośne, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy na jakichś innych stanowiskach, ale ja myślę, że TVP Sport mimo wszystko to trochę taką była Powiedzmy wyspa na zburzonym oceanie, tak. I, i, I tam jest naprawdę bardzo dużo fajnych, wartościowych pracowników i nie ma potrzeby y, zmiany, zwalniania, wymieniania ekipy. A, dosta a dostałeś jakiś taki telefon z góry, że dobrze by było z panem XY się pożegnać? Nie, nie, nie. było, takich, nie było takich, y, takich sygnałów. Ja Staram się rozmawiać z ludźmi. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje problemy. Staram się wysłuchać każdego. Jeżeli się ktoś do mnie zwraca z prośbą o spotkanie, to się spotykamy, rozmawiamy. No i to jest w dużej mierze dzisiaj to bardziej ta praca to jest zarządzanie właśnie kapitałem ludzkim, bo trzeba jakoś to umiejętnie w tym sobie, w tym sobie radzić, ale ja nigdy nie miałem problemów jakby w kontaktach interpersonalnych, żeby porozmawiać i sobie coś powyjaśniać. No, i ja pewnie tam od, od, od wielu lat troszkę. Oczywiście jakieś zmiany będą, bo no tak, też nie ale nie chcę tego ja... wykluczyć. Stanę nie? może tutaj teraz za, za grupą chłopaków, jakby w tym pytaniu, a może inaczej chcę doprecyzować swoją wiedzę. Bo no wiadomo, że jak dla kogoś to jest jedyna praca, to ma trochę inne spojrzenie niż wtedy, kiedy przychodzi, chce sobie zrobić fajny mecz, pojechać na turnie i, i ma z tego głównie fana, w drugiej kolejności patrzy na, na aspekt finansowy. Natomiast tak, jak uważam, że nie było to poważne, że ty jako. Facet, który był menadżerem reprezentacji i rzecznikiem prasowym, pracował tak naprawdę na fakturę i z dnia na dzień może być zwolniony z PZP. No, no nie jest to normalne. No nie, Umówmy się. Przy, nie przy firmie normalne. dysponującej budżetem 400 milionów, żeby ktoś, cię, ktoś ci wysyłał zwolnienie pocztą, i tak naprawdę z końcem miesiąca zostajesz bez środków do życia. To akurat, to akurat miałeś szczęście, że ktoś zadzwonił, że, że docenił twoją pracę, że ktoś cię polecił, że ktoś cię sprawdził i, i dostałeś szybko job, tak? Tak, no to akurat to mi się w, tym, w tej kwestii na pewno poszczęściło. Po i... A nie myślałeś przez te wszystkie lata, żeby nie wiem, pójść do góry i czy poprosić prezesa Bońka, czy, czy poprosić prezesa Kulesza, żeby zmienić tę formułę zatrudnienia? E, oczywiście, że próbowałem rozmawiać. Nawet nie... sama formuła zatrudnienia, jakby, że być na tą fakturę, tym B2B tak zwane, to mi to nie przeszkadzało jakoś bardzo. E, raczej próbowałem e, e, rozmawiać o tym, no bo skoro w, w prawie pracy jest powiedziane, że po trzech latach się nabywa prawo do odprawy trzymiesięcznej, mhm. to dlaczego, skoro to nie był mój wybór, tylko e, pracodawcy? Tylko nie? pracodawcy, to dlaczego po trzech latach. Nie napisać aneksu, że to wypowiedzenie moje nie będzie, będzie trwało miesiąca, trzy miesiące. I tutaj muszę przyznać, że. Umaczka Sawickiego też była. I co Maciek powiedział? Uwaga, bo tu, uwaga to się nagrywa. I co Maciej Sawicki odpowiedział? Prezes kanału sportowego dodam. A nie, wtedy sekretarz generalny. Nie pamiętam, co odpowiedział, ale miałem miesiąc wypowiedzenia. Okej, okay, dobra. No, porozmawiamy z panem prezesem Sawickim, będziemy interweniować. Natomiast jeśli chodzi o, o, o telewizję polską, też wiem, że wielu, wielu moich kolegów. No, też podpisuje albo kontrakty roczne, albo sześciomiesięczne. Tak, tak jest, taka jest formuła. Jest, jest to, Kuba, ograniczenie dla tych ludzi w każdym aspekcie. Ale ja to rozumiem. Pewności siebie, rodziny, funkcjonowania, wzięcia kredytu, tak. planowania życia. No oczywiście, że tak. Ja, ja sam byłem trochę zaskoczony tym, jak zobaczyłem, że to są takie kontrakty półroczne albo roczne. Ale jeszcze z drugiej strony... Zobacz, jak to jest. W spółkach Skarbu Państwa tak. dostaje się nagrody, wypowiedzenia, tak. które są jakby... Związane z dużymi odprawami, a jednak no tutaj tak. Ale naprawdę... jestem trochę w stanie, jakby zrozumieć tą yy, y, taką, powiedzmy, politykę, no bo rozmawiamy dużo o prawach telewizyjnych, tak? I ktoś ma załóżmy etat na czas nieokreślony. Yy, przykładowo najlepszy myślę, to będzie przykład tenis, który ilo, ilość tam lat był w TVP no, i tego tenisa nie ma. I ktoś ma etat. I co ma z tym człowiekiem teraz zrobić? No to patrz, jesteśmy przy stoliku i ja odbijam piłkę. No i podpisałeś no. teraz pierwszą ligę na 3 lata, Puchar Polski na 3 lata, być może za mm -hmm. chwilę podpiszesz ligę mistrzów i to oznacza, że komentatorzy, piłkarze dostaną 3-letnie umowy? No myślę, że nie. <śmiech> <śmiech> nie, chodzi mi o to właśnie, że jakby uwiązanie się, bo tu bardziej mam na myśli et etaty, tak? Okej. Okay. Uwiązanie to złe słowo może? czy, czy... Podpisanie umowy etatowej z kimś na ileś tam na czas nieokreślony, to później jest dla pracodawcy jakiś tam powiedzmy kłopot w sytuacji, jak tracisz prawa, i nie masz takiego człowieka, jak zagospodarować, bo on jest tylko określonej dla dyscypliny. określonej dyscypliny. Mhm. Tak? Być może za tym yy, tą polityką to stało, aczkolwiek to było jedna z takich rzeczy, która mnie trochę zaskoczyła na, na, na starcie, bo też z takiego ludzkiego punktu widzenia to jest trudne. To jest trudne. No bo załóżmy, nie wiem. Yy, Chcesz iść kredyt wziąć. I tak jest na działalność bardzo trudno wziąć kredyt, bo sam to przerabiałem parę lat temu. A co dopiero, jak masz na umowę na czas określony na pół roku albo na rok. No to jest praktycznie niemożliwe. Tak. Teraz dostałem etat. Okay. Czy możesz, możesz kredyty brać? Ale nie rozumiem. Złotówkowe, złotówkowe pamiętaj. Dopiero, bo... się, dopiero się, że tak z jednego wygrzebałem. Okay. Słuchaj, czy Ty planujesz już operację Euro, igrzyska olimpijskie, czy modyfikujesz to, co... W... Jakby proponowali i planowali poprzedni dyrektorzy, bo chyba ta operacja w ogóle Euro też się zaczęła za kadencji Marka Szkolnikowskiego, potem, potem Sebastian Staszewski jakby korygował, modyfikował po swojemu. Czy, czy ty tutaj nanosisz zmiany, dokładasz yy, i czy prawdą jest, że była koncepcja, żeby nie wszystkie mecze były komentowane ze stadionu? I jak to będzie wyglądać? Jakby trzeba to też rozróżnić, Igrzyska a Euro, bo to jest mhm. trochę co innego. Yy. Igrzyska, ta praca się rozpoczęła już dużo, dużo wcześniej. Jest to taka operacja, myślę, trochę bardziej skomplikowana. I czy Darek będzie komentował wiosła? Oczywiście. I kajaki. Bo miał nie komentować, ale komentuje. Ale komentuje, tak, tak. E, oczywiście, jeśli chodzi o Igrzyska, Telewizja Polska nie jest głównym e, posiadaczem licencji. E, wiadomo, należy ona do Discovery. I my mamy podpisaną sublicencję, i ona mówi o tym, że my. 350 godzin możemy z Igrzysk Olimpijskich przeprowadzić, wobec tego skupiamy się na sześciu sportach i na, mie na miejsce wyślemy jakby do obsługi e komentatorów, reporterów, e którzy się skupią na, na tych sześciu sportach. Ja rozumiem, lekka na pewno? Lekka, wiadomo, siatkówka, siatkówka no to będzie numer jeden, tenis, e pływanie, szermierka. I ostatnia rzecz wiosła, wiosła kajaki. Tak, wiosła kajaki. Oczywiście też będą lotni reporterzy, jak coś się będzie działo to można gdzieś tam przejechać, i pojechać. I te rzeczy już były dość zaawansowane zanim ja przyszedłem i naprawdę poza jakimiś tam bardzo kosmetycznymi zmianami to jest to co było już zaproponowane. I my możemy pokazać igrzyska zgodnie z tą naszą umową sublicencyjną ma, e, w dwóch kanałach maksymalnie jednocześnie jakby transmisja tak czyli jeżeli coś się będzie działo nie wiem na trzech arenach a my mamy jedynkę dwójkę i tvp sport też będziemy musieli wybierać e, no i możemy w internecie puścić ale też na zasadach tak zwanego simulcastu czyli czyli dzwoni w pani która może wchodzić z ekstra klasą. Odbierz, odwiesz odwiesz <laughs> panie te <Dyty, pozdrów. śmiech> Takie la, tak Dobrze, dobrze. To już zaraz zobaczę. Dobra, dziękuję. Mamy to? Trwa rada i wysłano mi maila. Z o, nie, no to od razu otwierasz tylko, to wsz wszystko poczekamy, bo to, to się dzieje na żywo, na żywo w, w kanale sportowym tutaj podczas przesłuchania. Jest or no. Yy, to jest pytanie, które wymaga, które wymaga yy, głębszej analizy. Okej, okay, no ale jest bliżej czy dalej? Jest w trakcie. Okay. <laughs> Dobry. Jest w trakcie. No dobra, to jeszcze wiesz, eee, z 10 minut kończymy i będziesz mógł tam już... Czekaj, tylko. Napiszę SMS-a. Dobra. Dlaczego mu nie zaglądacie w tego SMS-a jeszcze kamerą? <laughs> ale... Naprawdę dział realizacja, muszę z wami porozmawiać. Taka szansa. Jezu, Nie tak, SMS-a, bardziej na maila. A Wiesz, Jezu, kreta kamera, dostaje informację, także pokażemy to w naszych social mediach, okay. będzie można po, podejrzeć co napisać. E, I wracając do, wracając do, wracając do e, odpowiedzi. Igrzysk. igrzysk. jakby to temat Igrzysk jest w ten sposób, no już w sumie go no, Tak. Mm -hmm. euro. euro, euro najpierw e, sam powiedziałeś o tym, że pierwotne plany były, że nie robić wszystkich meczów komentatorsko ze stadionu. Ja tak słyszałem. Tak było. To Możesz potwierdzić. Tak było. Tak było, ale usiedliśmy wspólnie, y, sprawdziliśmy z UEFA, jaki byłby koszt y, wykupu stanowisk i y, tych wszystkich, że tak powiem, y, technicznych rzeczy, które są wymagane do przeprowadzenia komentarza ze stadionu. No i się okazało, że my się zmieścimy w budżecie jakby decyzja już została zmieniona, że wszystkie mecze będziemy robić ze stadionów. No Ebro jest w Niemczech, to, więc też można sobie łatwo wyobrazić, że nie wiem, nawet może się okazać, że taniej jest wysłać komentatorów nie wiem, do Szczecina, żeby tam się przespali, przyjechali później na stadion. Niemcy dojadą. <laughs> może złe, złe, złe miasto wybrałem, a z Poznania, z Wrocławia. Okay. I jakby to będziemy robić ze wszystkich stadionów. Ale co dalej, to czekamy na baraż. Bo to będzie determinowało. jaki będzie procent, powiedziałbym, różnicy jakościowej, ludzkiej, jeśli Polska gra, a Polska nie gra? To jest w ogóle kosmiczna różnica, czy kosmetyczna? Jeśli chodzi o jakby obsady komentatorskie, to żadna. Reporterską? E, reportersko też niewiele. Trochę mniejsza. Trochę mniejsza. Podejrzewam, że ekspercko. Ekspercko, no też wiadomo, że inaczej, no bo jeżeli mamy reprezentację Polski, no to no, no chyba mogę powiedzieć, że byłbym w stanie jakoś y, fajnych ekspertów ściągnąć, tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, nie wiem, czy oni byliby ostatecznie fajni, ale na pewno mieli nazwiska. Znaczy nie wiadomo, bo może pojadą na euro? Może pojadą na euro. Pojadą na euro. <laughs> też tak może być. No, więc, więc jakby to też jest uwarunkowane tym, czym awansujemy, czy nie awansujemy. Eee, a tu głównie mam na myśli, jaką produkcję do, dodatkowo zrobimy w przypadku awansu, tak? No bo łatwo sobie to wyobrazić, jeżeli będzie awans. No, to możemy próbować robić studio gdzieś w bliskiej lokalizacji polskiej bazy. A jak nie będzie tego awansu, no to nie ma sensu. Zdradzisz jakieś nieoczywiste nazwiska, które przymierzasz do grona ekspertów, czy będziesz te karty powolutku odsłaniał? Nie, na ten moment jeszcze nie chciałbym e, mówić, bo jakby pewne o, rozmowy odbyłem, a jeszcze jakby nie ma ostatecznej, ostatecznej żadnej decyzji w, w te lub we w te. Poza tym też parę osób czeka na te baraże. Mm -hmm. eee, no, ale też to mogę powiedzieć, że rozmawiałem na przykład z Adamem Nawał. No właśnie się zapytać historia jednego zdjęcia ee, słynnego, z zakopanego, albo... Nie było zakopane. Nie zakopane? Nie, to jest z domu Adama Nawałki. I okay. on ma taki piękny widok na, jak przy dobrym, przy dobrej pogodzie i widoczności, to on widzi teatr, ale jest 80 km. Okej. Okay, no i to właśnie zmierzam do tego, czy to jest Adam Nawałka w studiu TVP Sport To jest Mission Impossible, czy jednak jest to możliwe? No raczej chyba impas. <laughs> znaczy ja się spotkałem z Adamem Nawałką ostatnio, bo po prostu my cały czas ten kontakt mamy, mimo że już ponad 5 lat jak Adam Nawałka przestał być selekcjonerem i to mogę powiedzieć, chyba się trener nie obrazi, że od czasu jak on odszedł z funkcji selekcjonera, nie było meczu kadry, przed którym by mi nie wysłał SMS-a z powodzeniem i po którym by mi nie wysłał SMS-a z gratulacjami bądź z jakimś tam swoim mm -hmm. komentarzem. I my to jakiś kontakt cały czas mieliśmy ze sobą. I Adam Nawalka też już od dłuższego czasu zapraszał cały czas mnie, żebyśmy się spotkali. No i wracając z zakopanego ze skoków, to był dobry moment, się spotkaliśmy. Bo oczywiście zapytałem, czy nie chciałby być ekspertem, ale Adam Nawalka powiedział, że, że przy, w przypadku drużyny polskiej nie chciałby. Spotkanie totalnie higieniczne, czy było wino? Było wino, ale ja byłem kierowcą, ale okay. panie, panie konsumowały. Okej, okay, dobra, no to tak patrząc na tych wszystkich selekcjonerów, z którymi pracowałeś, to tutaj zapytam, czy są w gronie ewentualnie potencjalnych ekspertów. Waldemar Fornalik? Nie rozmawiałem. Jerzy Brzęczek? Nie rozmawiałem, ale jest dla mnie naturalnym kandydatem. Czesław Michniewicz? Nie rozmawialiśmy od, od czasu słynnego zarządu. A jest naturalnym kandydatem do studia, czy nie? No nie wiem, czy by chciał. Fernando Santos? <laughs> <laughs> powiem, powiem, że miałem taką myśl, żeby go ściągnąć na w Portugalii. <laughs> no słyszę, że już się zaczyna gorąco robić w Stambule, bo pisali no tak, chyba ale, na trzy lata. Ale jakaś tam Grecja coś pisze. Tak, tak, reprezentacja Grecji. No to... Ale mogę chyba powiedzieć e, e, Grzesiek Mielcarski. Będzie. No, jako komentator czy jako ekspert czy... do pary z Darkiem Szpakowskim. Okej, okay, czyli wracam słynny duet. Tak. Szpak mielca Tak, tak. No, Więc... przyjemnie. No, ale też rozmawiałem z Radkiem Gilewiczem, który też, jakby dla mnie, naturalnym jest trochę taką osobą, bo przede wszystkim, zanim w ogóle był asystentem Jerzego Brzęczka, to on już pracował jako ekspert w telewizji. Uważam, że całkiem fajnie się go słucha. No, a poza tym, jeżeli my awansujemy, a jak nawet nie awansujemy, ale przede wszystkim, jeżeli awansujemy, to mamy Austrię w grupie, więc, jakby to jest taki. Bardzo dobry, myślę kandydat na ekspert. A Łukasz piszczek świetny, ekspert. Naturalny jakby kandydat na wypożyczenie czy za drogi. To jeszcze nie doszliśmy do etapu <laughs> rozmów o pieniądzach. Okej, okay. ale, ale, ale rozumiem, rozmawiamy. rozumiem, że masz kilka tam nazwisk, tak, mocnych głównych. Tak. tak, tak, tak. Rozmawialiśmy z paroma już piłkarzami. Nie chciałem dzisiaj mówić. Niektórzy się zastanawiają, jeszcze a po co później tytuły w mediach, że, że o, tu będzie taki ekspert, a nic z tego nie wyjdzie. Będziesz wypożyczał komentatorów z innych telewizji na euro, czy jakby z... zawrzesz to wszystko w swoim gronie? Jeden kandydat jest. Jest? Jest. No już potwierdzony w sumie. Okej, okay. to tak zdradzamy nazwisko, czy, czy chcesz ogłosić Może z fanfarami? Z fanfarami, jak już będzie powiedzmy projekt gotowy, euro i jakby ta cała grupa ekspercka za, za Zatwierdzona. Na no to, żeby ludzie zgadywali, pracował już przy wielkiej imprezie w TVP sport, czy nie? Nie. Czyli nowa twarz. Tak, ale myślę, że. Ale brzmi znajomo. No, tak, twoja twarz brzmi znajomo. E, można podsumować, że wielki miłośnik włoskiej piłki. Oj, powiedzieć. to już dalej już dużo zdrodziłeś. To już wiesz, nie będzie za dużej. Tak. Nie będzie za dużej e, tajemnicy. Czy jest jakaś dyscyplina sportu, którą chciałbyś mocno zbudować w TVP, a która do tej pory nie była mocno budowana? Ja wiem, że na pewno się <grym> zaraz spotkam z zarzutem. Przyszedł z piłki i za dużo piłki, tak? E... No na przykład pytam o nurkowanie. A, o tym? Nie, nie. No, ogólnie, czy jest jakaś dyscyplina? Zostawiam nurkowanie. Chociaż ostatnio Ale nie pokazałeś pre... filmik. Presja z, jest duża. Pokazałeś mi filmik z Hondurasu, tak? tak? On był, no to naprawdę mi się to podobało. No, transmisje są z tego robione. No nie wiem, może nawet samo, żeby pomóc trochę tej imprezie. A ty w ogóle składowi. próbowałeś tego sam? Raz. I? 8 osiem metrów. 8. Czyli żona 78, ty? Osiem. 78. <laughs> nie wypadłeś dobrze. Nie, na jej tle. <laughs> nie ale wiesz co, jak na debiut, to myślę, że nie najgorzej. Dobrze, że się nie utopiłem. A inne dyscypliny? Takie e nieoczywiste. <clears throat> wiesz co? Z innych takich nieoczywistych dyscyplin, yy, przykładowo, mieliśmy. wiem, że TVP miało ofertę, ale nie, z niej nie skorzystało. Z DARTA, okay. który się ma jakieś. Się ogląda. Wyniki oglądalności niesamowite, tak? I, i właśnie, no, mu, i Pamiętam, kiedyś wyglądały. byliśmy w, w Eurosporcie razem, pracowaliśmy, czy albo snooker. snooker. Snooker, to w ogóle dla, tak. mnie, dla mnie te słupki były szokiem. Snooker, snooker cały czas się dobrze ogląda i, i oczywiście nie mamy praw do tych dużych imprez, mm -hmm. ale też ostatnio pokazywaliśmy zawody, to chyba były mistrzostwa polski, jeśli dobrze pamiętam, w, snookerze w polskie, no, mistrzostwa polski, polskie, no, mistrzostwa polski, które, które bardzo dobrze się oglądały, tak? I też będziemy na pewno rozmawiać ze związkiem snukera w Polsce na temat jakby takiej. Takiej umowy. Przede wszystkim, no, my nie mamy siatkówki. My nie, no, to jest oczywisty sport, ale my tej siatkówki nie mamy. A to jest rzecz, której na pewno brakuje. Wiadomo, że siatkówka z Polsatem się kojarzy jednoznacznie. No ale to też jest, myślę, jakiś problem. Żużel? Bo to też jest sport, który się dobrze ogląda. Żużel to jest też sport, który się dobrze ogląda. Wiemy, że te największe imprezy są No ale coś tam się szykuje z Żużla i, i, i planujemy jakąś tam, przynajmniej wkrótce, jedną transmisję. Mhm. No ale to trwają, rozmowy trwają, więc też nie chciałbym teraz tutaj. Ty będziesz dzisiaj bardziej w tej swojej pracy dążył do jak najszerszej, najbogatszej oferty na, na antenach telewizyjnych, czy jednak chcesz dużo ciekawych rzeczy przerzucić do internetu, do YouTube'a? Myślę, że się nie da od tego uciec. Czy bo... symultana? Y będzie na pewno trochę symultany, bo niektóre prawa nas jakby ograniczają, ograniczają w tym zakresie, ale też już jest dużo transmisji ekstra, których nie ma, których nie ma na antenie TVP Sport, ale jest to kierunek, jakby od którego się nie da uciec, od którego się nie da uciec. Mamy na przykład taką fajną, fajny pomysł, zobaczymy, czy UEFA się na to zgodzi. Być może na, y, uda nam się puścić transmisję meczów euro, opatrzonych dodatkowymi takimi elementami graficznymi, robiący, y, robionymi w czasie rzeczywistym, które pokażą takie statystyczne materiały w trakcie meczu. Od razu, z jaką prędkością leci piłka, z jaką szybkością ktoś biegnie. I to będzie po prostu taka transmisja uzupełniona takimi grafikami. Ja jestem na przykład ciekaw, czy w takim internecie oglądaliby chociażby trenerzy, to środowisko, taką transmisję taktyczną zmarł... ja właśnie myślę, z, z tej kamery z góry. Z, jak patrzymy nawet na Twittera, czy na X, jak to dzisiaj się nazywa, to bardzo jest dużo, bardzo... A, i tutaj właśnie to jest ta jedna kamera taktyczna, ta transmisja. Ja, ja sam lubię czasami tak. pooglądać, no wycinkowo, no raczej mi ciężko wytrzymać 90 minut. Więc jakby dużo ludzi się tym interesuje i to może być fajne, Przedstawienie meczów taki, w takiej formule. Bo też, no, ja wiem, telewizja polska może się kojarzyć dzisiaj jako taki, powiedzmy, no, wielki moloch, który, nie wiem, skupia się tylko na jakichś takich utartych schematach, a trzeba iść w nowoczesność, tak, i wprowadzać jakieś, jakieś nowoczesne rzeczy. Przykładowo też jesteśmy na etapie finalizowania umowy z taką firmą, która daje software, który Oczywiście to jest wszystko napędzane sztuczną inteligencją, która automatycznie też w czasie rzeczywistym tworzy skróty meczów. A biorąc pod uwagę, ile my będziemy mieć tych meczów i Euro, pierwsza liga i tak dalej, to automatycznie pozwala szybciutko to eksploatować w social mediach, gdzie wiemy, że młodzi ludzie głównie tam oglądają tak i oglądają skróty, krótkie kawałki. Więc to też jest taka rzecz. Od której się nie ucieknie na pewno. To, że TVP Sport zaczynają się bać, że wyprze ich sztuczna inteligencja i nie będą potrzebni? Chyba jeszcze nie, <noise> chyba jeszcze nie, ale tego chyba jest takie ryzyko, duże na pewno. No to jest je, duże ryzyko. To muszę zapytać o coś, co jest bliskie mojemu sercu, czy, czy TVP Sport będzie stawiać na sporty walki. Widzę, że ostatnio zakup gal archiwalnych Federacji KSW. No... Czy jest, czy jest jakby wola, żeby pokazywać dalej sporty walki? Boxem tak, zawsze, ma. Zawsze, zawsze te sporty walki się oglądały. Też pamiętam z Eurosportu, że nawet jak w danym tygodniu nic nie było specjalnego, nie ciekawego spotkania. 23 straci, powtórka. To 23 powtórka boksu, i tam do 100 tysięcy potrafi, potrafiło dobić oglądalność. Więc jakby tutaj ten, to nic się nie zmienia. Oczywiście wszystko jest też kwestia finansowania, znalezienia budżetu na to. Yy, więc jakby na pewno na pewno wola kontynuacji jest. No to ostatnia kwestia w naszym dzisiejszym przesłuchaniu do następnego odcinka sobie wrócimy za kilka miesięcy, żeby podsumować to, co się wydarzyło na euro i, i na igrzyskach. Natomiast no ty jesteś taką osobą dosyć spokojną, powściągliwą w mediach społecznościowych. Zresztą widzę, że tam nie ma między tobą a Markiem Szkolnikowskim złej krwi. Dużo jest natomiast tak w cudzysłowie uprzejmości między Markiem a Sebastianem Staszewskim. Jak ty spoglądasz jakby na te wojny twitterowe, czy rozmawiasz z Sebastianem, jak dzisiaj gdzieś wygląda ta wasza współpraca w firmie? Znaczy, no, współpraca jest, bo musi być tak, bo jakby oba jesteśmy zatrudnieni w telewizji Polskiej. A formalnie Sebastian jest dzisiaj twoim zastępcą? Tak, jest moim zastępcą yy, i redaktorem naczelnym. Jeśli chodzi oczywiście o tą strefę redakcyjną. Powiem tak, ja nie chcę tutaj stawać w narożniku, trzymając się tej terminologii, czy Sebastiana, czy Marka znam obu. Z Markiem. Marek, zawsze... Mówisz, Marek chodzi na bok. To lubi ten narożnik. <laughs> ja z Markiem się... z Markiem wydaje mi się, że zawsze miałem dobre relacje. I jakby tutaj nigdy żadnych konfliktów między nami nie było. Ja generalnie Twittera traktuje czysto informacyjnie i zawsze go tak traktowałem. Wiem to się nie wpisuje w tą powiedzmy sferę internetową takiego powiedzmy tego, że dzisiaj ta interakcja odbywa się prawda w social mediach i no ale Sebastian i... jest nerwowy po tych wpisach, Marka czy nie? Myślę, że naprawdę go to dotknęło. Na pewno mhm. go to dotknęło i chyba nikt nie lubi jak jest w jakiś tam sposób publiczny atakowany, wytykany palcami. Oczywiście mnie też nieraz to spotkało w czasie mojej pracy i pewnie jest spotkanie raz, ale jakoś jestem grubo skrótny mimo wszystko, i specjalnie te, te za przeproszeniem, gównoburze internetowe mnie nie przejmują kompletnie. Ale ostatnio w ogóle też zacząłem korzystać z funkcji wyciszenia na Twitterze. O. Ja generalnie przez długi czas w ogóle ludzi nie blokowałem. Mhm. To tam sobie pisałem, sobie piszcie, co mnie to. Tam. Ale w którymś momencie, już apogeum, że tak powiem, afery stasiakowej, to zacząłem ludzi blokować. Po prostu hamstwa, obrażania, czegoś takiego. Mówię, a nie, no, po co mi to? Nie chcesz? Nie wiem, ośledzić mnie? to, albo sobie odkliknij, a jak nie, to blok i dziękuję. Czyli się zaczął Kurek Nowakowski, Leon, tak. i blokowanie, tak? Tak, tak, tak dokładnie. Więc więc a, a nigdy tego nie robiłem, ale w którymś momencie stwierdziłem, że a koniec tego. Okej. Okay, no. Kuba, no to bardzo Ci dziękuję ja również. za dziś. To na koniec idziesz do tej czarnej Loży na Estonie czy nie? prezes no. prezydentzy. Na, na razie nie mam zaproszenia. Szczerze mówiąc, gdy przyjdzie, to... przyjdzie. Uwierz mi, że przyjdzie. Ja na przykład z uwagi na to, że tyle lat tam byłem i się zżyłem z tą ekipą, mam też na myśli tą sztabową, to ja na przykład nie mam nic przeciwko siedzieć razem z nimi na tym pierwszym rzędzie nad ławką okay. i wspólnie obejrzeć ten mecz. No nie, no bo jeszcze byś wyskoczył, zasygnalizował <laughs> Ale zmiany. nie chciałbym też chłopakom robić nieprzyjemności, bo na przykład, nie może trenerowi probierzawi by się to nie spodobało. Yy, wiadomo, że, że, że po, co, po co tam nie chcę im kłopotów. Ale myślę że sobie, znajdę miejsce yy, do oglądania meczu. Ja jeżdżąc też na mecz. zawsze możesz usiąść koło komentatorów. Studio na przykład. Ale powiem ci, że ja na przykład lubię mecze oglądać jak jeżdżę z ramienia UEFA na Ligę Mistrzów, to sobie gdzieś tam w narożniku lubię. O postanę. właśnie, trzymasz ten job? Będziesz no, dalej stale. jeździł na Ligę Mistrzów jako Ale... szef TVP Sport, czy nie? Chciałbym, powiem szczerze. Bo to jest trochę taka utrzymanie tego bliskiego kontaktu z piłką. Jakby nie było, jest to mój ulubiony sport i nie będę tego ukrywał. A te mecze, tam też fajne, można sobie kontakty wypracować. I, I na pewno to działa. Więc tak za miesiąc będę w Londynie. O, Na meczu? Arsenal Porto. Nie najgorzej. Nie, nie najgorzej. Tak. A będziesz się obsadzał w studiu TVP na nie, Euro? Chyba nie. Nie? Chyba nie, po co? No nie, jeżeli na przykład wydawcy, producenci uznają... Myślałem nawet o tym, że w sumie gdyby mi ktoś zaproponował pójść do studia przed meczem ze Estonią, Byłoby to dość naturalne, chyba. No tak, no, że jesteś wielkim znawcą futbolu estońskiego. Wszyscy Zrób. wiemy. Więc <that> y czemu nie, tak? Ale, ale nie, nie chcę się, nie chcę się tam. Y to nie piję też na pewno do marka, że Nie, no ja to z przemurzeniem oka. Z Sympatii. Nie, nie wiem, czy, by, czy bym chciał. Słuchaj, no to tak. Spektakularnych występów w studiu. TVP Sport ci życzę. Dobrych meczów Ligi Mistrzów w roli, y jesteś tam dokładnie obserwatorem? Y się nazywa Venium, Venium Media. Okay. Dobrych turniejów i czarnej loży już na końcu marca prezesa Kuleszy w meczu ze Stonią. No i pojedźmy na to Euro. Pojedźmy na Euro, tak, bo to jest w interesie wszystkich. W interesie PZPN-u, w interesie piłkarzy, w interesie Telewizji Polskiej, która te mecze Euro pokaże, w interesie kibiców. Mamy Euro za, za, za nosem, pod nosem. i, i Fantastyczne stadiony. No, Mamy dwa mecze grać. w jednym w Dortmundzie, drugi w, w Berlinie. Tam po 80 tysięcy ludzi wchodzi, tak? Tak. Więc no, kapitalna sprawa. No stukniemy się na koniec, poczujmy, jak to jest w trudniejszym miejscu do życia. Na co dzień <grym> dziękuję. Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Dzisiaj dziękuję również. przesłuchania w kanale sportowym. Pięknie Państwu, dziękuję. Do następnego Ej. razu.